Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy najtańszy, najszybszy i najprostszy chleb na świecie. Ok, zaczynamy. Chleb jest naprawdę turbo prosty. Będziemy potrzebowali 231 g wody, 15 g drożdży. Możecie dać 20, wtedy troszeczkę szybciej urośnie. Drożdże warto sobie tutaj wkruszyć. 7 g soli i 340 g mąki chlebowej. Mąka chlebowa to jest mąka pszenna typ 750. Jeśli nie macie takiej, to na innej też wyjdzie, ale sugeruję, żebyście szukali mąki o wyższym indeksie, tak? Czyli 550, 650. No ta 750 jest dedykowana do chlebu. Więc jeszcze raz, 340 gramów. Jest ok. Bierzemy mikser. Oczywiście jeśli macie mikser planetarny, Thermomixa, wszystko jedno jakie urządzenie, możecie to wyrobić w nim. Wiem, że nie każdy posiada takie urządzenia, więc pokażę, że za pomocą zwykłego miksera z takimi hakami też można to wyrobić. Ciasto może się Wam wydawać luźne. Nie dajcie się zwieść, ono takie musi być, jak wyrośnie, to ono zmieni swoją konsystencję, nie będzie już tak lepkie. Natomiast chciałbym, żebyście je miksowali chwilę, nie wiem, 4-5 minut, tak żeby ta siatka glutenowa się tam ładnie wyrobiła. I ja to teraz też będę robił, no oczywiście na firmie to mocno przyspieszy. Ok, wydaje się, że jest w porządku. Nadmiar ciasta ściągnę sobie z haków. Jak widzicie, ciasto bardzo się klei, ale to się zmieni wraz z tym, jak ono wyrośnie. Teraz je przykryjemy i odstawimy, aż solidnie wyrośnie. To zależy od Waszej temperatury w domu, ale godzina, może półtora. Przykrywamy czystą ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce i czekamy. Zobaczcie, nasz chleb już pięknie urósł, dlatego teraz zaczniemy go przygotowywać już tak do wypieku, ale zanim to zrobimy, wielki garnek trzeba wstawić do piekarnika i go nagrzać. Tak jakbyśmy, rozgrzejmy już piekarnik po prostu do 240 stopni i niech garnek tam siedzi, dopóki nie będziemy wkładać chleba. Teraz będzie mi szumiał piekarnik, przepraszam Was, no ale nie ma innego wyjścia. Wstawiłem piekarnik na 240 stopni. Wyciągniemy sobie teraz chleb, uformujemy go i przełożymy na blachę. Najwygodniejsze narzędzie do tego, żeby sobie pomóc, czyli skrobka cukiernicza. Kosztuje dosłownie parę złotych. Jeśli nie macie skrobki cukierniczej, pomóżcie sobie taką silikonową packą. Dostępna w Ikei, w Pepco, właściwie wszędzie. Te Ikeowe są naprawdę dobre. Tyle. Podsypujemy mąką. Jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie, żeby dobrze zdezynfekować blat, ja to przed chwilą zrobiłem. Proponuję też, aby obsypać brzegi tutaj mąką. I taką skropkę również sobie mąką obsypać. Boki obkrawamy. I wyciągamy nasz chleb tutaj na blat. Jeszcze trochę zostało. Ja jestem z tej szkoły, która nie marnuje ciasta. Wszystko da się wyjąć. Ok, dla mnie to jest akceptowalny poziom wyjęcia ciasta z miski. Odłożyłem miskę. No i co? Musimy troszeczkę sobie wyrobić ten nasz chleb. Możemy go ponaciągać w ten sposób do środka i pozabijać. Jak będzie się nam przyklejał, to możemy go sobie podwinąć. Ok, w ten sposób. Poproszę, nie dawajcie za dużo mąki, ok? I tak ponownie.
zawijamy do środka. Jeśli się uda nam go wyciągnąć znowu w tę stronę, zobaczcie, jest dość plastyczny, to ciasto jest w miarę mocne, to znowu zawijamy i do środka. Ok, zaczyna nam się powoli przylepiać, więc sobie go tak zawiniemy. Odsypiemy odrobinę mąką jeszcze. Teraz piekarnik już naprawdę daje czadu, przepraszam Was jeszcze raz. Zawiniemy go ostatni raz do środka. W ten sposób. Obracamy. I jeśli chcecie mieć bochenek taki tradycyjny, to trzeba go tutaj na rogach trochę podwinąć do spodu, tak jak ja to robię. I w ten sposób wyjdzie Wam tradycyjny bochenek. Proszę. A jeśli chcecie mieć okrągły, taki jak ja teraz zrobię, to na to jest prosta metoda. Troszeczkę jeszcze mąki sobie wezmę. Podbijamy ręce, podkładamy tutaj pod spód i kręcimy taką kulę. I nasz bochenek jest gotowy. Przełożymy go teraz na blaszkę z papierem do pieczenia. Odstawimy, żeby wyrósł. Później go nakroję, nałożę na niego garnek, żeby skórka była chrupiąca i włożę do pieczenia. Blaszka, arkusz papieru do pieczenia. Kiedyś się na to mówiło pergamin. Przekładamy nasz chleb, można go jeszcze sobie troszeczkę uformować, ustawić go na środku, tak żeby garnek nam tutaj spokojnie się zmieścił. Przykrywamy go znowu czystą ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia. To już nie będzie długo trwało. Myślę, że jakieś 20-30 minut i ten chleb nam urośnie. Także musicie sprawdzać i pilnować, żeby on nie przerósł. Dobra, za chwilę wracam i pokażę Wam, co dalej. W międzyczasie ogarnę blat. Nasz chleb już urósł. Nie jest idealnie równy, ale znowu, jesteśmy w domu. Nikomu to nie będzie przeszkadzać. Bierzemy bardzo ostry nóż, lepsza będzie żyletka albo skalpel, ja w domu nie posiadam, i nacinamy go tutaj. Okay. To nacięcie musi być takie dość wyraźne, on się później tutaj nam pięknie rozłoży. Posypujemy go jeszcze troszeczkę mąką, tą samą, z której go robiliśmy. Można go delikatnie tutaj jeszcze tak ręką przejechać, nic mu się nie stanie. Ok. Zmniejszamy temperaturę w piekarniku do 200 stopni. Ja mam termoobieg. Garnek przykrywamy tutaj. Wyciągamy kratkę, na której się grzał. I do piekarnika na 15 minut albo nawet 20 z garnkiem. 20 minut z garnkiem, temperatura 200 stopni. Ok, 20 minut minęło, więc wyciągam garnek. Zamykam i myślę, że jeszcze 25 minut. Albo zróbmy 20 i zobaczymy, jak będzie. Jak będzie trzeba, to przedłużymy. Słuchajcie, te 20 minut okazało się idealne. Wyciągamy chleb. Tak wygląda po upieczeniu, ale to nie wszystko. Musimy go przełożyć na kratkę, tak aby mógł odparować. Ja się wspomogę czystą ściereczką. Teraz chleb powinien sobie odpocząć na blaszce, na tej kratce, tak przynajmniej pół godziny. Jak chcecie sprawdzić, czy jest upieczony, jak wydaje taki głuchy dźwięk, to znaczy, że jest upieczony. Upieczony chleb. Wszyscy teraz robią tak, że jest ten odgłos. No ale jaki ma być na świeżej skórce chleba? No, nie żartujmy. Przekroję go. Tak wygląda w środku. Ma nawet fajną strukturę, podoba mi się. I taki chleb najlepiej z masłem świeżym. Jak widzicie, zrobienie takiego chleba jest turbo proste.
On ma dość dużą hydrację, więc będzie leciutki, taki przyjemny. Jeśli dodacie troszkę więcej mąki, a odejmiecie wody, to on się zrobi taką bardziej zbitą kluchą. Mimo że wyszedł taki trochę płaski, to jest naprawdę super w smaku. Tylko pamiętajcie, to jest pieczywo, które jest niezakwaszone. Ono nie będzie tak fantastyczne w smaku jak chleby, które fermentowały, ale za to jest bardzo szybkie do zrobienia. Jest super tani ten chleb. W filmie wam podam cenę albo w opisie ile kosztuje, ale sądzę, że bochenek takiego chleba będzie kosztował niecałe 2 zł, więc za półkilowy chleb to całkiem dobrze moim zdaniem. Dajcie znać, czy chcecie, abym przygotował jakiś przepis, czy chcecie, abym coś rozpracował tak, jak ja to robię krok po kroku. I tyle. Zapraszam was na kolejne filmy. Dzięki. Do zobaczenia.